Witam. Na wstępie chciałbym nadmienić, że to krótkie nagranie wyraża jedynie moją subiektywną opinię na temat dziekanatu Wydziału Elektronicznego na Politechnice Wrocławskiej. Dzisiaj musiałem udać się do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Wchodzimy, udajemy się po numerek i grzecznie czekamy na swoją kolej, jak nam wygodnie, siedząc lub stojąc. Następnie udaję się do dziekanatu Wydziału Elektronicznego Politechniki Wrocławskiej, który mieści się w budynku C1. Zastałem taki oto widok. Najpierw mnie zatkało. W kolejce stało lekko licząc 200 lub 300 studentów. Po chwili przybyła straż Politechniki, która megafonem poprosiła o odsunięcie się od drzwi, by umożliwić wejście innym studentom. Stwierdziłem, że skoro jestem skazany na niepowodzenie w dostaniu się do pokoju, w którym mieści się dziekanat, to poczekam sobie chwilę, by zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. Długo nie musiałem czekać. 10 minut później przyszedł dziekan wydziału, profesor doktor habilitowany inżynier Jan Zarzycki, który ledwo przebijając się przez tłum oznajmił, że trzeba będzie przeorganizować oczekujących studentów. Zostały rozdane numerki do stanowisk. Tłum lekko się rozproszył po całym budynku. Nie chcę poruszać postkomunistycznego podejścia pań w dziekanacie do studenta. Skupmy się na samej jego organizacji. Dziekanat jest otwarty dla studentów od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie, z wyłączeniem środy. Podział stanowisk jest nieprzemyślany. 60% ludzi czeka do jednego stanowiska. Drzwi, przed którymi stoimy, są przeszklone zmatowioną szybą, by nie było widać, co się dzieje w dziekanacie. Wewnątrz znajduje się parę stanowisk do obsługi studenta. Nie obowiązuje żaden podział na kolejki taśmami rozdzielającymi, ani nie ma automatu do wydawania numerków. Każdy czeka przed drzwiami i zastanawia się, czy być może przy jego okienku akurat ktokolwiek stoi. Nie ma żadnej ławki. O dobrze studentów pomyśleli jedynie właściciele automatów do wydawania jedzenia i napoi. Dobrze, że Politechnika postanowiła zinformatyzować dziekanaty platformą edukacyjną CL, która nie jest w stanie obsłużyć dużej ilości użytkowników i przez którą nie da się załatwić nic w wydziale elektronicznym. Niektórzy przyszli na kilka godzin przed otwarciem dziekanatu, aby zająć miejsce w kolejce, ale nadal nie mając pewności, że ich sprawa zostanie załatwiona.